Anon, 16 wiosen, województwo zachodniopomorskie. Jestem osobą co najmniej dziwną. Nie tylko mimowolnie przewyższam większość rówieśników dojrzałością i mam trudności z dogadaniem się z nimi, ale też posiadam w różnych sprawach, lekko mówiąc, kontrowersyjne poglądy, których wielu ludzi nie potrafi zrozumieć, uznając je za coś, co minie z wiekiem. Staram się ich za to nie winić, w końcu to ja myślę w nienormalny sposób, nie oni. Nie w tym jednak rzecz. Cała sprawa zaczyna się od tego, że lubię dużo rozmyślać i to na tematy, które normalny człowiek omija szerokim łukiem. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze jest to zdrowe i może ujawnić człowiekowi informacje, których on nigdy nie chciałby znać. Mimo wszystko lubię to robić i choćbym nawet chciał, nie umiem przestać. I w tym cały problem. Zdaję sobie sprawę, dokąd zmierza ludzkość, a nawet jeśli się w tej kwestii mylę, to widzę, co się dzieje teraz. Wojny, chciwość, egoizm, korupcja, nieświadomość, okrucieństwo, ignorancja, obojętność, kłamstwa, nienawiść, przesądy, złośliwość, podziały, konflikty. Boli mnie to, co ludzie robią sobie nawzajem. Nie potrafię zliczyć, ile już razy marzyłem o tym, ile dobrego by nas spotkało, gdybyśmy tylko nie traktowali siebie jak wrogów i byli dla siebie dobrzy. Po prostu. Wpadłem w depresję. Powodów było kilka, ale ten jest, jak mi się przynajmniej wydaje, jednym z ważniejszych. Nie potrafię znieść myśli, że ludzie zamiast się zjednoczyć ku ogólnemu dobru, walczą między sobą i robią sobie nawzajem najgorsze okrucieństwa. Nie potrafię znieść myśli, że to się nigdy nie zmieni. Nie mam ochoty żyć w takim świecie, no ale nie mam przecież wyboru. Nie wiem, dlaczego właściwie o tym piszę. Pewnie większość ludzi pomyśli, że to fake, a inni będą się śmiać z nastolatka użalającego się nad swoim losem. Ale to nic nowego, prawda? Nic nowego, że mało komu można zaufać, że większość ludzi to po prostu egoiści. Dlatego tak cierpię. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.